pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Paweł Wąsek, no i na tego tutaj zawodnika mocno liczymy. Skoczek z Ustronia, wczoraj najwyżej z Polaków, na miejscu piątym. No, członek naszej kadry A, Tomasa Turnbichlera. I zobaczmy, ładnie na progu to wyglądało. Dobrze leci Paweł i daleko, i brawo! I to był bardzo udany skok, piękny technicznie, wylądowany telemarkiem. No, widać, że jest tutaj jednak zawodnikiem z trochę wyższej klasy, trochę wyższej grupy, 135 metrów. A jak było z wiatrem? No, 0-0-0 pokazuje ten uśredniony wskaźnik, a zatem nie będzie miał punktów ani dodanych, ani odjętych z tego tytułu. Wysokie noty za styl, i pojawiły się nawet dwie dziewiętnastki. No i zobaczymy, powinien objąć prowadzenie. Tak też się dzieje, 143,5 punktu, to jest o 3,3 więcej od Francesco Czekona. Ponownie więc Paweł Wąsek zajmuje miejsce na belce startowej. Jest pełna 25-letni zawodnik z Ustronia, reprezentujący Wiślańskie Stowarzystwo Sportowe z Wisły. W pierwszej serii dzisiaj 135 metrów, piękny technicznie skok. Wczoraj był piąty, dzisiaj jest szansa na podium. Trzymajmy kciuki, tak jak teraz trzyma biało-czerwoną trener Dawid Jurątek, ale czeka jeszcze na zielone światło. Jest zielone światło, jest sygnał od trenera, dobre warunki. Paweł, powalcz zatem o podium na zakończenie tego niezbyt dla Polaków udanego sezonu. Już w powietrzu, spokojnie, stabilnie. Leci Paweł, leci bardzo daleko, ależ to była piękna próba. Brawo Paweł, a przecież skakał z 15 belki. Ten skok po skoku Aignera, ten rozbieg został jeszcze skrócony. 147, wyrównany zimowy rekord obiektu Yuki Sato. Jak on to pięknie zrobił. Paweł, 1,5 metra na sekundę pod narty, trzeba przyznać. Będzie miał ponad 16 punktów odjęte. No ale nikt mu nie zabierze tej odległości. Wpisze się tutaj w annały tej skoczni. No wprawdzie to tylko puchar kontynentalny, ale 147 metrów, zasłużone gratulacje od wszystkich.